skłusza Redeco. www.redeco.pl. Przełom każdego roku to oczekiwanie, czy się uda, czy też nie. Mowa o zebraniu budżetu na organizację w mieście tych prestiżowych zmagań. Mamy nadzieję, że i w tym roku zobaczymy we Wrocławiu tenisistów z górnej półki. Mamy nadzieję również, że nasi zawodnicy dobrze się zaprezentują przed wrocławską publicznością. Wrocławski turniej przyciąga wielu bardzo dobrych zawodników. Atmosfera wokół imprezy, klimat miasta są wielkim atutem Challengera. Organizatorzy szykują zmianę na wierzchni, co może wpłynąć na jeszcze większe zainteresowanie zawodami. Zawodnicy, którzy już byli we Wrocławiu, bardzo ciepło się wyrażają o naszym turnieju. Takie dochodzą do nas informacje, mamy dobrą opinię ATP. Dlatego do Wrocławia zawodnicy przyjeżdżają chętnie. Nie mówiąc już o tym, że sam Wrocław jest bardzo ciekawym i interesującym miastem. Nasza nawierzchnia jest dość szybka, dlatego ona też nasz turniej przyciąga zawodników, którzy grają dosyć ofensywnie, którzy mocno serwują. Będziemy starali się w tym roku, może uda nam się troszeczkę zwolnić nawierzchnię, wtedy tenis będzie bardziej ciekawy dla publiczności. Wymiany będą dłuższe, może troszeczkę więcej finezyjnych zagrań, mniej akcji w serwis i volley. Tradycją wrocławskiego turnieju stały się też zawody towarzyszące. One są wyjątkowe, przede wszystkim dla najmłodszych. Staramy się, żeby turniej Wrocław Open, dosyć duży turniej zawodowy, był takim wrocławskim świętem tenisa dla całego środowiska tenisowego. Dlatego też robimy rok rocznie turnieje dziecięce, tak zwany mały challenger dla dzieci z sekcji tenisowych całego województwa. Wręczania nagród następuje podczas ceremonii głównej, także dzieci się cieszą, są zadowolone z tego. Też podoba się to rodzicom. Mamy nadzieję, że ten turniej przyczyni się do popularyzacji tenisa jako takiego w naszym kraju. Sukcesy Agnieszki Radwańskiej, właśnie turnieje tenisowe, dobre występy Jerzego Janowicza, które mam nadzieję powrócą. No, przyczynią się do tego, że coraz więcej osób będzie grało w tenisa, zarówno amatorsko, jak i dzieci zawodniczo. Areną spotkań, podobnie jak w poprzednich latach, będzie Hala Orbita, a wstęp na turniej znów będzie wolny. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl